teraz uwaga. To jest słynna krzywa wieża we Frankenstein. Mają bardzo ładny ratusz. Ma 32,5 metra wysokości i odchylona jest od pionu o 2 metry 10 cm. Thank you.
Bardo to piękne miasteczko. Bardzo ładnie położone. No niestety widać, że brakuje pieniędzy na remonty. A jest potencjał. A takich pomników rowerzystów jest kilka. Jeszcze jeden taki duży, z drugiej strony miasta. I gdzieś tam po drodze jakiś taki malutki widziałem pomniczek. Figura. We'll be right back.
Fajny sklepik. Nieduży, ale fajny. A dzisiaj nie mam tutaj żadnego interesu do zrobienia, więc jadę po piwo po prostu.
staroczech. Oprócz staropramena kupiłem dwa staroczechy, to znaczy dwa rodzaje staropramena wziąłem i dwa różne staroczechy, dwóch starych Czechów. Jednego sobie wypiję. Bardzo fajnie udało mi się wstrzelić w okienko pogodowe. Kiedy wyszedłem ze sklepu, w Nachodzie zaczęło kropić. Uciekłem przed deszczem, no i teraz przyjechałem. Przyjechałem do domu 20 minut temu. Rozpakowałem się i właśnie zaczyna padać. Ale jeszcze sobie tutaj na wolnym powietrzu wypiłem staroczecha. No, całkiem dobre piwko. Chociaż staropramena nie zastąpi, ale dobre, no, dobry jest staroczech. Oczywiście olomouckie twaruszki, doskonała przekąska do piwa. Uwielbiam je, uwielbiam. Prognoza się sprawdziła, bo zapowiadali deszcz na mniej więcej tę porę. Co za cudo. Cieszę się, że udało mi się pojechać po to piwo i ubrałem się dobrze, nie wymazłem się w drodze. No i jeszcze udało mi się zahaczyć o Frankenstein i Bardon. Myślałem, żeby jeszcze kilka miejscowości tak zahaczyć, ale to już straciłbym za dużo czasu i mogłoby mnie dopaść, mógłby mnie dopaść deszcz w czasie jazdy, a jazda motocyklem w deszczu jest marnym pomysłem. Bardzo dobre. Ten staroszech smakuje wybornie, a ma 0,5% alkoholu. Rewelacyjne. Piłem kiedyś jakieś piwo bezalkoholowe, polskie. To były psiki świętej Weroniki. Naprawdę nic dobrego. To jest rewelacyjne w smaku. No, ten drugi staroszech jest już mocniejszy. No. Także dzień się jeszcze nie skończył, ale mogę zaliczyć go do tych udanych. Dzisiaj akurat jest dosyć ciepło, ale ostatnie dwa dni, czy przedwczoraj i przedprzedwczoraj, to były naprawdę zimne dni. Sypało śniegiem. W nocy była ujemna temperatura. Mimo wszystko coraz bardziej zielono jest. Także nie zatrzyma się tego. Fantastycznie. No co za cudo. Uwielbiam olomouckie twaruszki. O. Bardzo mi się nie chciało, ale
Może dzisiaj zmontuję film z wyprawy po Suchary. Opowiedziałbym jakiegoś suchara, ale żadnego w tej chwili nie pamiętam. Cudownie jest. No i odświeżyłem staroszecha. Dobrze. To może mimo deszczu uda mi się jeszcze jakieś prace ogrodowe zrobić. Muszę maliny przykryć folią czarną, żeby chwasty wytępić. Właściwie nie wytępić, tylko zahamować wzrost. No dobra. Trzeba się zbierać. Się na chwilę zatrzymam.
No jakoś tak się złożyło, że droga do Głogówka przebiega przez Moszną. Właśnie jestem w Mosznej, a nie w Mosznie. No i postanowiłem się zatrzymać na chwilę i popatrzeć na ten piękny pałac. Moim zdaniem to jest najpiękniejsza tego rodzaju budowla w Polsce. W Łańcucie jest ładniejszy park, ale pałac zdecydowanie, czy zamek, nie wiem jak to nazwać, zamek chyba, zdecydowanie ładniejszy jest tutaj w Mosznej. To jest Aleja Kasztanowa na terenie Stadniny Koni w Mosznej. Tak trochę z partyzanta się tutaj dostałem, bo trzeba uzgodnić najpierw możliwość zwiedzania. No ja nie zwiedzam, po prostu chciałem się jakoś przedostać do zamku. No i tutaj pracownik pokazał mi drogę. Na szczęście nie pokierował mnie kopem w zadek.